Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale CBD Tester. Dzisiaj pierwszy odcinek taki na tym kanale, odcinek komentarzy. Skłoniło mnie do tego, żeby nagrać ten odcinek lekko stronniczych, których ostatnio oglądałem. I dzisiaj powiemy sobie o historii pewnego pana, który wygrał 40 teleturniejów, ale nie po prostu tak wygrał, ale przyczyniły się do tego konopie. A jak to jest CBD tester, no to myślę, że temat jest jak najbardziej na miejscu, także jeżeli chcecie dowiedzieć się trochę więcej, a to jest naprawdę bardzo ciekawy temat, no to zaczynajmy. Odlecieć tak, odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką, odlecieć i mieć wszystko gdzie. Tak jak wspominałem przed chwilą, do nagrania tego odcinka zachęcił mnie odcinek lekkostronniczy, których oglądałem ostatnio, który był także poświęcony Markowi Krukowskiemu, czyli osobie, która wygrała w swoim życiu około 40 teleturniejów. Nie zagłębiałem się, czy to było 40, 41, 39 i tak dalej, bo co innego jest dla mnie istotne w tej całej historii. Jak wiecie, albo nie wiecie, miałem wcześniej i mam nadal kanał, taki właśnie komentarzy, gdzie przez 2 czy 3 lata komentowałem różne właśnie teleturnieje, programy rozrywkowe, telewizyjne. Patrząc na obecny moment, jak się rozwijają takie kanały, no to myślę, że odszedłem z tamtego kanału w najgorszym momencie, kiedy one tak naprawdę wystrzeliły. No na tamtym kanale mam 4000 subskrypcji, poukrywałem filmy, zostawiłem tylko inne, bo tak naprawdę, tak jak i też pan Marek zaznacza w jednym z wywiadów, obecne teleturnieje są bardziej właśnie nastawione na rozrywkę, castingi i tak dalej. Są po prostu, wybierają ludzi do tych programów. Ja też to już zauważyłem i po prostu programy stały się dla mnie bezsensowne do omawiania, obecne, które są w telewizji. To takim słowem wstępu, dlaczego zainteresowałem się tym tematem od strony tego, że pan Marek wygrał 40 teleturniejów, ale druga strona medalu to jest to właśnie, że pomogły mu w tym konopie. Do tego zaraz przejdziemy, ale teraz też przedstawię wam jakby osobę pana Marka i trochę więcej o nim opowiem. Pan Marek zaczął wygrywać teleturnieje, między innymi Wielka Gra, Miliard w Rozumie, 1 z 10. Ja akurat kojarzę te trzy teleturnieje i te odcinki oglądałem właśnie przed nagraniem tego odcinka, który teraz oglądacie tutaj na kanale. Na pewno było tych teleturniej znacznie więcej. Ale o co mi chodzi? To w tamtych czasach, czyli lata 90., końcówka lat 90., początek lat 2000, czyli tam od 96, 5 roku do 2002, takie materiały oglądałem, no to pan Marek był na pewno bardzo znaną osobą. Takie teleturnieje zbierały dużą rzeszę ludzi przed telewizorami. No, wiadomo, wtedy dopiero internet raczkował, dopiero pojawiał się, tak naprawdę nie wszyscy go mieli, także pan Marek nie mógł być osobą taką, jaką są dzisiejsi influencerzy, czy też po prostu youtuberzy i tak dalej, nie? Także pewnie, gdyby był internet i był YouTube i Instagram i te wszystkie inne media społecznościowe, pewnie losy pana Marka wyglądałyby zupełnie inaczej. Ale na tamten moment on po prostu był osobą, która żyła z wygrywania właśnie takich rozgrywek. Co ciekawe, właśnie w tych teleturniejach podawali, jakie są kategorie, których trzeba się nauczyć, żeby przyjść na casting i dostać się do programu. Także nie musicie mieć wiedzy obszernej z każdego tematu od razu, tylko po prostu nauczyć się, jak wiecie, jaki temat będzie, z jakiego tematu będziecie odpytywani. Tak jak po prostu jakbyście się przygotowali na jakiś egzamin, klasówkę, kartkówkę, znaczy bardziej egzamin jakiś większy, coś typu matura, i z tego się przygotowuje i odpowiadacie na pytania. Sam pan Marek mówi właśnie, że taka wiedza jest zupełnie bezużyteczna na co dzień. Jest ona wiedzą potrzebną do wygrywania takich teleturniejów. Nie można z kolei wiedzieć wszystkiego z wszystkich dziedzin wiedzy. Więc trzeba kombinować. Wiedza potrzebna do wygrania teleturniejów to nie jest jakaś nadzwyczajna mądrość. To jest taka prosta znajomość faktów, tak naprawdę.
daleka dość od rzeczywistego rozumienia zjawisk zachodzących, ponieważ o to nie ma jak pytać. Ja też ze swojej strony mogę powiedzieć, bo brałem udział w kilku teleturniejach, czy też w castingach. Na przykład brałem udział w teleturnieju, w którym grałem de facto z Krzysztofem Ibiszem, w teleturnieju Joker, to tam grałem. Byłem na castingu do Must Be The Music, do Idola, do Mam Talent, do The Voice of Poland. Tak, bardziej muzyczne kanały, bo bardziej muzyczne programy, bo jak wiecie albo nie wiecie, bo nie wiem, kto teraz to ogląda, no to kiedyś więcej czasu zajmowała mi muzyka reggae, no i też próbowałem się jakby przebić przez to wszystko. Jednak również zauważyłem, że w tych programach liczy się historia, że nie tylko głos, nie tylko to, co ma się do zaśpiewania, czy się tworzy swoją muzykę, czy nie, ale bardziej historia i rzeczywiście tak jest. Pewnie przyznacie mi rację, jak oglądacie te wszystkie programy, no to widzicie, że kto nie ma historii, to daleko nie zachodzi albo nie wygrywa programu. Także już też sobie odpuściłem już te programy, wiem, jak one wyglądają od środka, jakie są tam kontrakty i tak dalej, i tak dalej. O tym nie będę teraz mówił, też nie mogę za bardzo, ale no po prostu jest fajny film. Znalazłem ostatnio na YouTubie film jednego YouTubera, który właśnie w ciągu 45 minut pokazał kilka ciekawych faktów, jak wyglądają programy takie od środka. No, to też dlatego zainteresowałem się tym tematem. No wiadomo, że temat konopi również jest mi nieobcy i temu chcę tutaj bardziej się jakby przyjrzeć. Wracając do pana Marka. Pan Marek był w takim razie osobą popularną bardzo na tamte czasy i też był osobą uznawaną za osobę inteligentną, jako wzór do naśladowania. To też mówią o nim jego dzieci w filmie właśnie Zawodowiec, który też możecie zobaczyć na YouTubie, link będziecie mieć w opisie tego filmu. Mówią właśnie, że panie z szkoły zapraszały właśnie pana Marka na różnego typu apele, żeby właśnie pokazać, jaką jest osobą właśnie oczytaną, inteligentną i tak dalej. Rektorka zapytała, kim jest mój tata, to ja powiedziałem, że pracuje w teleturnieju, że często gra dosyć w teleturniejach. Pani dyrektorka powiedziała, że gdyby mój tata mógł przyjść, to żeby przyszedł, bo pani by chciała zrobić z nim apel w roli głównej, żeby się stał bohaterem szkoły. Pan Marek również posiada dużą wiedzę z zakresu literatury oraz muzyki. Ma kilka tysięcy płyt swoich, co do tego zaraz przejdziemy, nawiążemy. Ale tutaj właśnie pojawia się moment, w którym pan Marek jest już osobą na tamte czasy, w 96 roku, bardzo popularną. I zaprosił go do programu Mariusz Szygieł, czyli osoba też również popularna, prowadzący programu właśnie, już teraz nie przypomnę sobie, bo ja w tamtych czasach miałem 3 lata, także nie pamiętam, jak się ten program nazywał. W późniejszych latach oglądałem trochę ten program, ale też za bardzo nie pamiętam, już wtedy nie rozumiałem za wiele. I tak, i zapytał pana Marka, pan Mariusz, że podobno jedną wielką grę pan wygrał, kiedy był pan pod wpływem środków halucynogennych. Ten wpływ był w tym momencie taki umiarkowany, to znaczy ja przygotowując się używam środków halucynogennych, bo po prostu lepiej słyszę. Ale co, pan wącha amfetaminę? Nie, amfetamina nie jest środkiem halucynogennym. Palę konopie. A pan Marek powiedział wprost, że to są konopie, to jest zdrowa roślina, że gorzej czuje się po paleniu papierosów, które palił przez dłuższy czas swojego życia i po papierosach można wymiotować, a nie po konopiach, i że konopie pomagają mu i pomagały mu przygotować się do właśnie tych teleturniej. Marihuana. Ale przecież po marihuanie to się wymiotuje i człowiek nie może końca z końcem powiązać. Po nikotynie tak się robi, a po marihuanie robi się bardzo przenikliwy umysł, poprawiają się doznania zmysłowe. I no fakt, że mogą być trudności z koncentracją, ale można się nauczyć myśleć przy tym. Wtedy jest to bardzo pożyteczne narzędzie do pracy. Wiadomym jest też dla mnie, że naprawdę, jeżeli jesteście osobą inteligentną, mądrą, macie swoje jakieś pasje, no to konopie rzeczywiście pomagają w tym, że możecie się bardziej na czymś skupić. Tak jak wiele razy podkreślam, że CBD przykładowo, no też to są konopie, tak? No to, że pomagają mi się skoncentrować, działają na mnie w sposób kreatywny. Wiadomo, marihuana, czy też właśnie marihuana medyczna, to
pomaga w nieco inny sposób, nieco inaczej działa na psychikę, tak? Nie ma się potem jakichś dzikich wizji i tak dalej, co na tamte czasy też próbowano już jakby przemycać, no ale wtedy pan Marek jasno mówił, że no, zdarza mu się, że tak się właśnie przygotowuje i nie widzi w tym nic złego. I tutaj ja się właśnie zastanawiam, ja nie pamiętam, w którym roku weszła ta ustawa, którą podpisał prezydent Kwaśniewski, że właśnie zawijają za posiadanie, ale właśnie nie wiem, czy to nie było właśnie w tamtych latach, 96 rok, czy może to weszło trochę później, albo trochę wcześniej. Dziwnym było, że jeżeli by to weszło i by zawijali za posiadanie, mówienie o tym, że się pali konopie tak w sposób czysty, jawny w telewizji, która na tamte czasy miała olbrzymie zasięgi, no bo nie było internetu. No więc podejrzewam, że jeszcze tego wtedy nie było. Jeżeli ta ustawa już była, no to tym bardziej jestem godzien podziwu dla pana Marka, że nie bał się o tym mówić. Natomiast jeżeli ta ustawa weszła później, no to ciekawi mnie to, czy nie przypadkiem, nie przez to właśnie, przez ten wywiad, przez to, co pan Marek powiedział, przestali w końcu zapraszać pana Marka do tych terytulniei. W filmie jest to pokazane, w tym Zawodowiec, że pana Marka już nie przyjmują do terytulniei, do tych wszystkich, bo że nie chcą tam przyjmować osób, które po prostu wygrywają, a wolą brać takie osoby już bardziej chyba trochę z castingu, które nie mają takiej szerokiej wiedzy, a jednak się będzie ich oglądać. No i też pewnie telewizja przy tym za dużo nie straci. Szukając właśnie informacji na temat pana Marka, też znalazłem nowsze jego udziały w teleturniejach, na przykład właśnie jeden z 10. Nie wiem, z którego to jest dokładnie roku, no bo znalazłem to na YouTubie, a wiadomo, że na YouTubie można wstawić film później, znacznie później niż była jego premiera, prawda? Także nie wiem, kiedy to było, natomiast widać no, przemianę, że pan Marek się już w tamtych teleturniejach postarzał. Nie oglądam na bieżąco tych teleturniei TVP2 i nigdy ich nie oglądałem, także ciężko jest mi powiedzieć, czy nadal występuje. Natomiast no fajnie, jakby znowu zaczął się pojawiać. To też myślę, no nie wiem, jak osoby, które już były dorosłe w latach 90. pamiętają osobę pana Marka i czy to było coś wielkiego, że on się przyznał do tego, że pali konopie. A no ale jak może by teraz zaczęli go znowu zapraszać do teleturniei, no to może by tym osobom się przypomniało. No ja mam nadzieję, że jednak w ciągu tych kilku lat będzie legal, tak? No i trzeba o tym mówić. Właśnie takie osoby, które mówią o tym otwarcie, że to pomaga, że pomaga im w nauce i tak dalej, no to na pewno są tutaj jak najbardziej potrzebne. No a taka osoba, nie wiem co pan Marek obecnie robi, znalazłem też wywiady z nim i informacje, że prowadził czytelnię muzyczną. Tutaj jakby bardziej się w to nie zagłębiam, bo chodziło mi w tym filmie dzisiejszym o samo to, że kiedyś można było normalnie powiedzieć w telewizji, że się pali. Że się pali konopie, po prostu konopie, bo to było normalne. A teraz to, no teraz już jest coraz lepiej, tak? Ale przez ostatnie lata jest coraz lepiej. Natomiast no jeszcze kilka lat temu, bliżej lat tych 2000, jak zmieniali tą ustawę, no to gdzie by to ktoś powiedział? To konopie to była straszna rzecz i nie można było o tym mówić. Także zobaczcie, jak to się wszystko zmienia na przestrzeni lat. Także ja się bardzo cieszę, że znalazłem ten odcinek Lekkostronniczych, że pokazał mi się na YouTubie, że ich subskrybuję i po prostu te odcinki widzę. Fajnie, że wyciągnęli coś takiego do skomentowania. Przez to też i ja mogłem się zaznajomić z tą historią pana Marka. Jest to ciekawa sprawa i pewnie osobom, które obecnie mają, nie wiem, 18-20 lat, no to nie znają tej postaci. No ja też nie znałem tej postaci, mimo że mam 28. No i możecie po prostu sobie zobaczyć, jak to było kiedyś, a jak to jest teraz. Kiedyś się nie wstydzono, mówiono, co się pali i że to pomaga. Obecnie ludzie się boją o tym mówić. No a jak będzie, jaka będzie przyszłość, zależy, myślę, że w szczególności od nas, od tego, czy o tym mówimy, czy się z tym dzielimy, czy robimy coś w kierunku propagowania zdrowia. No, także to by było
na tyle w tym odcinku. Linki jakieś też wam podam w opisie tutaj, żebyście mogli sobie też zaznajomić się z tymi odcinkami, w których brał udział pan Marek. Naprawdę jestem mega, mega naprawdę zaskoczony, że potrafi się tak wykuć, można powiedzieć, no bo tak jak sam mówi, ta wiedza jest tylko przydatna w tych teleturniejach. Normalnie osoby w życiu codziennym nie muszą tyle wiedzieć takich informacji. To tak jakbyście się, jak się uczyliście czegoś w szkole, to na pewno większość rzeczy, których uczyliście się w szkole, w życiu codziennym czy też w pracy wam się nie przydaje, a przydają się te rzeczy, w których jesteście dobrzy, w których pracujecie, nad którymi pracujecie, tak? No, także to by było tyle. Dajcie znać, czy chcecie widzieć więcej takich odcinków na kanale. Dla mnie to jest nowość na tym kanale, no ale też no, nie jest dla mnie to taka nowinka nagrywanie odcinków, komentarzy, no bo jednak przez te 3 lata tworzyłem kanał, gdzie właśnie komentowałem różne teleturnieje, omawiałem, także teraz mogliście poznać mnie też z nieco innej strony, nie tylko testów CBD produktów, ale też i komentowania pewnych sytuacji. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby widzieć tych odcinków więcej, 2-3 odcinki tygodniowo plus live. Myślę właśnie, czy zrobić live teraz w niedzielę, bo chciałbym coś zrobić ciekawego. Ale nie wiem, czy będziecie, bo teraz długi weekend, więc nie wiem, czy jest sens robić. Także dajcie też znać w komentarzach, czy chcecie teraz tego live'a. Zobaczymy, ile osób będzie chętnych. No to zobaczymy, co dalej też z tym zrobimy. Dzięki wam i dzięki Lekkostronniczy za to, że umożliwiliście mi zobaczenie tego odcinka. Zapraszam was oczywiście też do Lekkostronniczych, żebyście mogli też zobaczyć ich opinie na ten temat. Pozdrawiam i do usłyszenia. Bless.